Panie Edwardzie, ja się tak zastanawiam, jak wygląda taki proces decyzyjności o tym, co pojawia się na antenie, jeżeli chodzi o seriale. No bo tak jak mieliśmy przyjemność zobaczyć na ramówce, tych seriali teraz w Polsacie będzie naprawdę bardzo dużo. To prawda, to jest taka sytuacja, że jest wiele wektorów. To nie podejmuje decyzji jedna osoba, jeden jest reżyser na planie. I na planie musi być jeden człowiek, który reżyseruje, ale preprodukcja to jest wpływ wielu ludzi. Co takiego ma w sobie serial Bracia, że zainteresuje widzów, bo już nawet podczas konferencji wspominaliśmy o drugim sezonie? No, zawsze artyści, jak wyprodukują pierwszy sezon, to domagają się szybkich decyzji w sprawie drugiego sezonu. Ja myślę, że to, co jest bardzo ciekawe w tym serialu, to jest taka fotografia naszego najbliższego otoczenia. Każdy ma rodziców, każdy ma jakoś zbudowaną rodzinę. Nie zawsze dzieci kochają jednakowo obojga rodziców, nie zawsze oboje rodziców kocha jednakowo swoje dzieci. To są takie właśnie historie pokazujące, że jest rodzina, w której na pozór wszystko wygląda pięknie. A dopiero jak się wejdzie głębiej, troszkę w tym pomiesza, to wychodzi prawda o archetypach, o relacjach, o emocjach. Jak pan ocenia swój pierwszy miesiąc pracy w Polsacie? Ciągle jestem przestraszony, bo to nowa organizacja, wysoki budynek, wiele wind, mnóstwo ludzi, ale ogromne możliwości. Co by pan chciał wnieść do tej stacji jako dyrektor programowy? Ja myślę, że dzisiaj nie ma takiego medium o takich możliwościach na rynku, jakie daje Polsat ze wszystkimi jego aktywnościami. Więc gdyby mi się udało to jakoś wszystko kontentowo, ładnie połączyć, to będę bardzo z tego zadowolony. A czy widziałby pan na przykład jakąś gwiazdę w telewizji Polsat, na przykład z innej stacji? Czy ma pan jakiś taki pomysł, żeby stworzyć jakiś format, program? Wie pani co, takie transfery to jest ostateczność. Bo zwykle każdy kanał, każda stacja próbuje wyhodować własne gwiazdy. Ja na razie troszkę też sprzątam, przywróciłem do stacji Rocka, który kiedyś w Polsacie był i troszkę o nim zapomniano. Okazuje się dzisiaj, że jest troszkę starszym mężczyzną, świetnie pracuje. Myślę, że duet Rock-Dowbor to będzie najlepszy duet męski na rynku. Także no, pracujemy nad tym, żeby urosnąć w siłę. Będziemy pracować, pracujemy nad nowymi gwiazdami. Zakupy to ostatnie rozwiązanie.